Przygód kilka, wróbla ćwirka. Część druga. Dzisiaj prognoza pogody mówi, że po południu może padać, czyli tak jak wczoraj. Czyli wczoraj, gdybym dojechał do hotelu zgodnie z wcześniejszym planem, to tak wszedłbym akurat i za moimi plecami by jebło, tak delikatnie mówiąc. A tak wszedłem do hotelu 50... Tak, okej, Google. Wszedłem do hotelu 50 minut po tym, jak jebło. A że byłem na... Nie bardzo wiem, jak pomóc. O Jezu. To jak nie wiesz, jak pomóc, to zamknij ryj. Dziękuję. Dobra, jedziemy dzisiaj, jaki cel? Jezioro Buchińskie. Jeszcze nie nagrywałem tutaj tej trasy i tego miejsca, a naprawdę warto, także Jezioro Buchińskie to jest największe jezioro w Słowenii, takie polodowcowe, bo najbardziej znany Bled jest małym jeziorkiem i taki, no po prostu takie turystyczne oczko z zamkiem, który został ufundowany dla jakiegoś tam księdza. Wybudowali zamek na środku jeziora, także takie czasy też były, one się w niektórych krajach zbliżają ponownie. Niestety ku mojemu nie że zdziwieniu, tylko niezadowoleniu. O, szukałem słowa. No, jedziemy na to Bochińskie i zacznie się trasa. Na razie tu jedziemy przez takie zabudowania, bo tutaj to jest właśnie droga w stronę Bledu. Natomiast jedziemy na takie wąskie dróżki w lesie, częściowo z nowym asfaltem, piękne zakręty. No będzie fajnie. Plus emocjonująco, ponieważ będą zajebiste widoki. Także no, następne połączenie myślę, że to już tam gdzieś wyżej z gór, bo tutaj to tak no, po prostu droga i tyle. I wjeżdżamy w te zielone tereny. Tu na razie będzie taka wąska droga, ale naprawdę tutaj to się odpoczywa. Tak, zapach lasu, słońce, zakręty, przyczepny asfalt. Naprawdę nie ma potrzeby tutaj jakiegoś pośpiechu, ani nawet się nie chce tutaj szybciej jechać, mimo że to na zakrętach jest też całkiem przyjemne, ale naprawdę można tutaj tak wychillować. No zresztą widać, że jest tu pięknie. No widoki za tymi drzewami są powalające, na razie las tu przysłania, ale widok na szczyt Spik. Być może tu gdzieś jeszcze Triglav się pojawi, znaczy być może, na pewno, no nie jestem aż tak zorientowany, który to który. Wiem, że z naszego hotelu mamy widok na szczyt Spik, a że jesteśmy blisko, więc duże prawdopodobieństwo, że to właśnie Spik. La 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 la! Nagrywa się? Tak jest. Dziękuję. Przydałeś się do czegoś. Słucham? Bajeczny ten widoczek. Bajeczny, no. Let's go! Zajawki ciąg dalszy. Ta droga, którą jedziemy tutaj na Jezioro Buchińskie, to gdyby ktoś na przykład szukał fajnych trasów w okolicy rowerowych, to pomijam fakt, że tu wszędzie są zarąbiste drogi rowerowe, to ta jest tu wyjątkowo urocza, bo generalnie chroni przed wiatrem, nie ma jakichś ekstremalnych podjazdów jak na razie, ale można się tu też zciorać trochę i myślę, że dla kogoś, to tak raczej jest rowerzystą, który to lubi i robi kilometry więcej niż 10, jeździ dużo to i szuka właśnie takich tras, to naprawdę polecam, bo no jest cudownie tutaj, cudownie, równiutki asfalt. Sami rowerzyści po drodze, dużo takich baz jak gdyby, gdzie można tam sobie usiąść na ławeczkę, coś tam, kanapkę zjeść, wody się napić i tak dalej. No i strumień, nie? Cały czas dużo strumienia się płynie, więc dla odważnych jeszcze można tam zrobić kąpiel. Tak, okej, Google. Szukasz pewnie teraz, gdzie się można wykąpać najbliżej, dziękuję. Teraz będzie przed nami taki dość skomplikowany zakręt i żeby się tutaj nam koledzy nie pozabijali, to trzeba zastosować taki fortel. Musimy skręcić
ostro w lewo, w zasadzie zawrócić, i żeby się nie skończyło to źle, to jedziemy prosto tam i zawracamy. Dobra, udało się. Jedziemy dalej. No, to tak po prostu dla asekuracji, bo no, niepotrzebne takie tam parkingówki, albo jak ktoś z pasażerem jedzie, nie spodziewa się, źle postawi motocykl za blisko prawej krawędzi, no i tam można się wtedy zdziwić. Także takie rzeczy też się robi. Dobra, i teraz będzie taka trochę szybsza trasa, ale cel Jezioro Bochińskie. Lubię takie zakręty. Prawda, trochę kamyszków, ale... ale nie jest jakaś tam przeszkoda. Trochę za zbyt wysokim biegu jadę. Na piątce pod górę to tak słabo. No i tu się wspinamy, bo to jezioro jest wysoko, tak jak się można domyśleć. Prawda, że pięknie? Z wrażenia, że nawigacja ślad zgubiła. No i generalnie... teraz widziałem, akurat spojrzałem w lusterko, kolega za mną, który jedzie, trochę go wyrzuciło na zakręcie i wszyscy za nim pojechali. Ci, co tam jadą. To jest też kolejna zasada. Nie patrzeć na kierowcę przed nami, tylko obrać swoją trajektorię zakrętu i patrzeć daleko w zakręt. Nie jechać blisko ogona kolegi. To się może źle skończyć. Ale mi popsuł zakręt, no kurde. O, jak rzeźko, fajnie. Dobra, i tu gdzieś będziemy skręcali. To tu poczekamy. No i mamy Jezioro Bochińskie. Zaraz będziemy tutaj kawkowali. Ale to jest tego rodzaju właśnie, o. Rybki to się karmią. No, widzę, widzę. Jedziemy do knajpy, nie? Jedziemy do tej knajpy, nie? Tak. To jest po prostu ultra czysta woda. Znaczy, ludzie w strojach kąpielowych sugerują, że można się tu kąpać w sensie temperaturowym, że ta temperatura wody może jest znośna, chociaż nie, no kąpią się, to chyba nie jest źle. I tu idziemy do knajpy właśnie po lewej stronie. Yeah, but I'm funny.
No dobra, nie wykąpię się. Dojechaliśmy do najpopularniejszego jeziora tutaj w Słowenii, czyli do Bledu. No jak widać, turystów full. To podejrzewam, że Polacy, bo tyle mają stafu, nie. Często jak właśnie dużo bagaży na motocyklach, to najczęściej właśnie rodacy, a tutaj akurat Brytyjczycy jacyś. Dobra, tutaj nie wyprzedzam tych samochodów, bo nie chcemy, żeby się koledzy pogubili i koleżanka. Także tak wygląda Bled. Woda, zamek, nuda. Jeszcze będzie widać ten zamek. O, tutaj zamek Bled. Od drugiej strony się oczywiście wjeżdża, ale tam fajnie jest, ale jakieś tam dupy nie urywa. Dalej jedziemy w stronę granicy austriackiej i jedziemy na Villacher. Tam jest taka pogoda ładna, bo tam są Włochy, a tam jest taka pogoda, bo tam jest Austria, której co? Jak jakiego stwora, jak komarów, tak, jak czoperów, tak nie lubię Austrii. Jo, jeszcze raz. O, smar od łańcucha. Mówię, że tam jest piękna pogoda, bo tam są Włochy. No to tak, dymek idzie. Widzę. No, pali się, czuć nawet. A tam jest ta, tam jest ten kraj, którego tak nie cierpię, jak komarów i czoperów. I czopery. I dlatego jest tam tak. Tu jest lof, a tu jest... Tak samo! Pani wczoraj mijamy się z motocyklami. No ty, no jedzie koleś, ma tak rękę nawet tu, ja mu macham, tak, cześć, a on... Jedzie, no to co, no to z automatu mi moja ręka pokazuje tium. A, jeszcze nie ma ekipy. Jeszcze z parę minut poczekamy. Jedą? Jedą. Wahadło nas przytrzymało. Republik Osteriś. Dobra, no wszystkich nas zatrzymali, żebyśmy pokazali dowody. Moje nazwisko, jak zobaczył, od razu mi oddał. A reszta musiała się tam legitymować jeszcze i zdejmować kask nawet, co po niektórzy. No dobra, jesteśmy w Austrii, drogi super, kraj wiadomo jaki. Jedziemy dalej, na Villacher. Znowu połączenie z ziemi austriackiej. 25 stopni, przekroczyliśmy granicę. I co przed nami? O, jaka niespodzianka, jaka odmiana. No właśnie. To się nie skończy z suchą stopą. Na szczęście jestem cały uzbrojony w membrany, więc w razie czego zaraz tutaj wskoczę, jeszcze tak kurtkę i rękawice bym zmienił i będę cały, 100%, nieprzemakalny. No ale kurde, no Austria. Dobra, jadę dalej. Taki motorek, takie maleństwo. Fajne. Deszczówka, tak? Już na mnie, ale zaczęło kropić, były czarne chmury, ale nagle się przetarło, także jest nadzieja, że może jednak nie będzie potrzebna deszczóweczka. Ostatni punkt programu w dniu dzisiejszym. Jedziemy na planicę, czyli na skocznie narciarskie, w tym jedną mamucią. Zaraz gdzieś się pojawi. A to się pojawił Marcin.
tam jest mamut na końcu. Tam sobie skaczą.